Kiwacz wita się z Państwem w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. Jest mi bardzo miło przywitać mojego i Państwa gościa, księdza doktora Wiesława Pęskiego z dalekiego Kazachstanu. Witam serdecznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ja również witam serdecznie Panią Krysię i Państwu. Dziękuję, że przyjął ksiądz nasze zaproszenie. I już chciałam zapytać, czy dostrzega ksiądz w naszej ojczyźnie ślady, owoce w postawach ludzkich, że Jezus Chrystus jest królem, ponieważ struktury w naszej ojczyźnie nie uwzględniają idei królowania Pana Jezusa? Pani Krysiu i mili Państwo, ja dostrzegam bardzo mocno coś, co mnie podtrzymuje na duchu i myślę, że Państwa również, że w Polsce trwa zmaganie. Ma miejsce pewien proces, ma miejsce zmaganie. Z jednej strony jest wyraźne niszczenie naszej ojczyzny, wprowadzenie nas w coraz większe uwikłania i wydaje się, że nie mamy siły się bronić. A z drugiej strony widać ogromne ruchy różnych zacnych ludzi. Na szczęście Pan Bóg nam dał cały szereg osób wierzących. Oni próbują działać w internecie, próbują działać społecznie, co mnie ogromnie, ogromnie cieszy. I ja spoglądam na te osoby, niektóre osoby, bardzo szczególnie się przyglądam i mam nadzieję, Pan Bóg wie, w którym momencie Chrystus Król wie, w którym momencie będzie konieczna ogromna pomoc. Jeżeli się nasza ojczyzna podniesie, to będzie oczywiście dziełem naszej ukochanej matki i królowej Polski i będzie to również dziełem Chrystusa Króla, który będzie nam pomagał, żebyśmy się podnieśli do tego, aby zrobić kolejne kroki w kierunku przebudowy albo odbudowy, albo odrodzenia naszej ojczyzny. To będzie wielkie dzieło Boga. I ja widzę te możliwości i dziękuję Bogu, że jest cały szereg takich osób. Mogę dalej opowiadać, ale nie chciałbym się powtarzać. Bardzo proszę, a na czym powinna polegać królewska rola Pana Jezusa w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie? No, myślę, że to jest oczywiste. Jeżeli Chrystus jest naszym królem, no to przede wszystkim Jego oczekiwania, Jego pragnienia, Jego pomoc, Jego łaska, której prosimy i w życiu osobistym, i w życiu rodzinnym, i społecznym, i państwowym. Także z siłą i mocą i mądrością jest On sam. I na tym polega sens zawierzania i Matce Najświętszej i Chrystusowi. I to jest konieczne do zrobienia, ale nie w tym momencie, dlatego że wyraźnie w tym momencie nie ma odpowiednich władz, że tak powiem. Także musi się coś ważnego wydarzyć. Jest potencjał, jestem Bogu ogromnie wdzięczny. Jeżeli Państwo sobie życzą, ja mogę się podzielić, kogo mam na myśli, na co tak patrzę. Patrzę na te różne zmagania, żeby nie dać zabrać sobie mszy świętej, żeby nie dać odebrać sobie katolicyzmu, co jest ogromnie trudne. W dzisiejszym świecie Kościół katolicki najwyraźniej jest niszczony od wewnątrz. Od wewnątrz i od zewnątrz. I to może dobrze, bo to znak, że żyjemy, że potrzebują z nami walczyć. Ale nie wiemy, jaka jest siła, powiedzmy, strony ludzkiej, ta zdająca sobie sprawę z problemu. Wiemy, że Chrystus jest głową, jest królem i liturgia nawet dzisiaj nadal jest zorientowana na tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Także to się dzieje, ta walka trwa. Myślę, że nasza ojczyzna ciągle ma wielką szansę i proszę Boga, żeby jak najszybciej te osoby zacne, te wiedzące, na czym polega życie, tak powiem hucznie, że one przez Boga będą wyprowadzone do świadomości ludzi i do władzy. A czy mógłby nam ksiądz zdradzić, kogo miałby na myśli jako przyszłego prezydenta, który dokonałby tego wielkiego dzieła, na które czekamy, intronizacji Pana Jezusa na króla Polski?
powiem szczerze, że mam dla siebie ogromną jasność, że przynajmniej z tych ludzi, których spostrzegam na horyzoncie, to jest tylko jeden człowiek, który ma wszelkie dane. Powiem nawet, że starałem się to sprawdzać. Słuchaj, może i śmiesznie brzmi, ale ja rzeczywiście cieszę się, że dane mi było spotkać się z tym człowiekiem po to, żeby dla siebie wyjaśnić, czy zgadza się to, co postrzegam poprzez jego wypowiedzi. Tą osobą jest pan Rafał Piech. Ja wiem, że w tym momencie się narażę wielu ludziom, którzy też są ciekawi, też są zacni, też są zaangażowani, ale nie są Rafałem Piechem. Pan Rafał jest osobą, z którą miałem przyjemność spotkać się specjalnie po to, żeby z nim porozmawiać. I przyznam, nie wiem, czy mam w tym kierunku iść. Właściwie odpowiedziałem. Mogę dopowiedzieć, dlaczego myślę tak, a nie inaczej. Tak, tak, bardzo proszę. Otóż zdarzyło się, że po 3 latach niewyjeżdżania z Kazachstanu wyjechałem pod koniec czerwca i szybciutko pośpieszyłem do miejscowości Chojna, gdzie właśnie pod koniec czerwca miały miejsce uroczystości, gdzie również był pan Rafał z małżonką, pan prezydent. I to było nasze pierwsze spotkanie. Tam było cały szereg zacnych ludzi, między innymi pani Krysia. I wtedy żeśmy szybciutko się porozumieli, że właśnie może byśmy się spotkali. Potem zadzwoniłem i dotarłem do Siemianowic Śląskich. Zapytałem najpierw pana prezydenta, ile mamy czasu. On był łaskaw powiedzieć, że cały dzień. To było ogromnie miłe z jego strony. Proponował, żebyśmy może do miasta coś zobaczyli, albo a im nie było szkoda czasu. Nie było szkoda czasu na zwiedzenie miasta, choć nie wątpię, że byłoby wiele ciekawego, a nawet szkoda mi było czasu na to, żebyśmy tracili czas na obiad. Mnie zależało na tym, żeby jak najbardziej się mu przyjrzeć, jak najbardziej go usłyszeć, jak najbardziej zrozumieć, czy to może być to, czego oczekujemy, czego Pan Bóg chce dla nas. I powiem, że potwierdziło mi się to. Może jeszcze tak pozwolę sobie powiedzieć. Jakoś tak się składa, że ja mam łatwość organizowania. I ja widzę ludzi, to szybciutko rozumiem, co, kto, gdzie będzie świetnie czynił. I właśnie jeżeli chodzi o pana Rafała Piecha, to starałem się zrozumieć, czy tak jest. I powiem, że to jest człowiek tak bardzo i ludzki, i zwyczajny, jednocześnie zorientowany w sprawach ważnych dla państwa, dla społeczeństwa. Z jednej strony właśnie taki, a z drugiej strony jest to człowiek wielkiej głębi, rzeczywiście wielkiej głębi, przełożonej na codzienne życie, poprzez więź z Chrystusem w sposób najpełniejszy z możliwych, czyli przez jego najświętszą ofiarę, poprzez współpracę, o czym sam często mówi, z ruszami czyśćcowymi również, co też jest znakomitym kierunkiem, ale to oczywiście nie wszystko. Jeszcze jest ogromnie ważne jego bardzo trafne rozeznawanie, jak ten świat funkcjonuje i o co chodzi w tym współpracowaniu z Bogiem. Czyli z Matką Najświętszą, która nas ku Bogu wzmacnia swoją miłością i z samym Chrystusem, Królem. I to jest człowiek bardzo odpowiedni. To jest człowiek bardzo odpowiedni i jeżeli Pan Bóg mu uchroni życie i zdrowie, to myślę, że właśnie Pan Bóg go nam wyprowadzi. Wyprowadzi go nam i to będzie błogosławieństwo. Ja tak sobie przypominam czasami, tak ostatnio też patrząc na biskupów, i, no, że właśnie tak to bywa, że ci, którym się powierza odpowiedzialność,
mogą być błogosławieństwem, mogą być wypróbowaniem, taką próbą, a mogą być karą. Nie wiem, jak określić obecnie odpowiadających za Polskę, także za Kościół. No, boję się, że to nie jest to, co nas uratuje. Nas może uratować tylko błogosławieństwo, czyli Boże życie, czyli ogromna Boża łaska, ogromne zaangażowanie Boże. A do tego trzeba umieć się otworzyć. I na pewno nie wystarczy być politykiem. I przyglądam się politykom, nawet tym najlepszym, no nie rządzącym, tylko powiedzmy. I widzę, że właściwie każdy z nich uwikłał się w polityczne gierki, co być może w tym świecie jest takie konieczne, jakim się wydaje, ale to jednocześnie czyni ich małymi i uwikłanymi. Dlatego patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, doceniam słuszność drogi, którą pan Rafał podjął, czyli nie wikłać się w partię. Nie wikłać się w partię. I myślę, że właśnie Pan Bóg będzie prowadził. Pan Rafał też wie, jak ważne jest porozumienie z tymi, którym Pan Bóg zawierza i kierownictwo duchowe. Także Pan Rafał jest bardzo ludzki, bardzo sprawny, obdarowany. Bogu dziękuję, że mogłem go spotkać i pozwalam sobie podzielić się z Państwem najszczerzej. Choć życzę błogosławieństwa dla każdej osoby, która zaangażuje się w rzeczy społeczne, czasami nadstawia głowę, czasami ponosi straty materialne, czasami próbuje się tę osobę moralnie dyskredytować. To są ciężkie boje. Także no, życzę, żeby każdemu z nich znajdowało się miejsce w naszej ojczyźnie i myślę, że każdy z nich też w tej całej układance dzięki Bożej opatrzności swoją rolę pełni. Tak, ja również tutaj potwierdzam. Pan Rafał jest człowiekiem modlitwy, codziennej mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu. A wierzymy w to, co ksiądz mówi, bo ksiądz jest również psychologiem, więc bardzo szybko rozeznaje, czy jest to szczere, prawdziwe, czy nie. Uważam, że pan Rafał jest szczery. To jest jeden z jego większych atutów. I chciałbym podkreślić dla ludzi wszelkich, żeby się nie obawiali tej jego wewnętrznej strony, która jest piękna i ważne, że ona jest, ale jest to człowiek bardzo sprawny w prowadzeniu teraz miasta, będzie nie mniej sprawny w prowadzeniu naszej ojczyzny. Także przyjrzyjmy się, kto chce, niech się przyjrzy, niech popatrzy na przedsiębiorczość, na zrozumienie tego, co ważne w życiu społecznym. Jest to człowiek ogromnie, ogromnie realny. Żeby nie myśleć, że jego strona duchowa w czymś ogranicza jego rozumienie spraw społecznych, jak zorganizowane jest życie państwa. O nie, nie, to jest człowiek świetnie orientujący się szybko i to jest bardzo cenne. Także jest to właściwa osoba dla każdego Polaka. I śmiem twierdzić, że dzięki Bożej łasce, dzięki temu, co on wie, jak należy wobec Boga, ale też dzięki temu, że jest oparte właśnie na odwiecznych prawach, nie na tym, co propaganda niesie. Żyjemy w świecie, gdzie jest mnóstwo wariantów podsyłanych nie od Boga. Ja ostatnio się nad tym, przyznam, że zamyślałem po raz kolejny, ale no, znowu idę w pewne swoje rozważania. Myślę, że na pytanie odpowiedziałem, jeżeli pani sobie, Krysia sobie życzy, mogę powiedzieć, co mam na myśli w związku z tym, w tych rozważaniach, ale to nie chciałbym zagadać, nie dając szansy na pytanie. Bardzo proszę, księże, to wszystko jest bardzo ciekawe. Wracając jeszcze do pana Rafała Piecha, również jest to człowiek pokory, dlatego że on nie pokłada tutaj nadziei w sobie, on nie mówi, co on nie uczyni, on cały czas wskazuje na Pana Boga, że tylko z jego pomocą to jest możliwe. No właśnie. Boża opatrzność jest też językiem,
którym Pan Bóg do nas mówi, czyli okoliczności, spotykani ludzie, to są wszystko wypowiedzi Boże wobec nas. I w tym Pan Rafał również zgrabnie się orientuje, co myślę, że łatwo zrozumieć, gdy są stawiane mu pytania, gdy właśnie no, widzimy go i słyszymy. Także ważne są te wszelkie strony. Właśnie na tym polega ta odpowiedność człowieka, że dysponuje odpowiednimi talentami, zrozumieniem, podejściem, ma w sobie te dary. Pan Bóg przygotowuje ludzi do zadań i wydaje mi się, że to jest na ten czas najwłaściwsza osoba, najwłaściwsza. I gdyby Polacy go rozpoznali, to zaczną się dziać wielkie zmiany, wielkie sprawy będą się zaczną się dziać w Polsce. Zaczną się dziać dokładnie te sprawy, które myślę, że zasłużył już bez wątpienia w to, co jest iskrą, czyli że zaczniemy tworzyć zgodnie z prawdą, zgodnie z rzeczywistością, którą Pan Bóg stworzył. Tu jest znowu dotykam tego, nad czym ostatnio rozmyślałem i nawet w czasie homilii to mówiłem, choć już pewnie ze 2 tygodnie temu. Dlatego, że no powiem od razu, Panie Krzysiu, można. Była taka ta Ewangelia z Jana już podczas wieczerzy wigilijnej, że Chrystus mówi, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was powiedziałem, ale co to znaczy? To znaczy, no tak to właśnie rozumiem, że to również znaczy, że Chrystus ich oswobodził od mnóstwa fałszywych wyobrażeń, które produkuje szatan. Proszę zauważyć, że szatan ciągle podsuwa nam fałszywe, błędne, pewne wyobrażenia. On tworzy fałszywą realność. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie produkcja fałszywej realności, czyli odbiegającej od tego, co rzeczywiście jest, czyli odbiegającej od prawdy, jest no, jednym z najwyższych poziomów, jest jedna z największych gęstości tego zakłamania, manipulacji. I żeby coś tworzyć rzeczywiście, przepraszam, ogromnie ważne zrozumieć, jaka jest faktycznie rzeczywistość, czyli zrozumieć, jaka jest prawda, czyli jest tak, jak rzeczywiście jest. I przyznam, że nawet przypomniałem sobie te podstawowe rzeczy, które zakręciły się w filozofii światowej, tam filozofia, tak, czyli mądrość, że udało się odciągnąć ludzi od badania obiektywnej rzeczywistości do myślenia o tym, co tylko w naszej świadomości. To się gdzieś tam zaczęło od Kartezjusza, szczególnie Kant. I potem poszło, pojechało, jak to się mówi tutaj na wschodzie, czyli weszli ci wszelcy tak zwani przekonujący, że u każdego swoja prawda. To jest oczywiście grunt bez dna. A rzeczywistość jest taka, jak Pan Bóg ją stworzył. I to jest sztuka, żeby nie dać się oszukać. Adam i Ewa dali się oszukać. Szatan wymówił im, że Panu Bogu nie warto wierzyć, że Pan Bóg nie chce dobrze. No to jest kłamstwo, to jest fałszywa rzeczywistość, czyli nieprawda. No dzisiaj to w tym tonie świat. Dzisiaj to podstawowe rzeczy są zachwiane. Również w ekonomice, również w relacjach społecznych. Więc trzeba człowieka, który jest trzeźwy, który jest czysty w takim sensie, że właśnie dzięki Chrystusowi, dzięki Bogu może rozpoznawać rzeczywistość, czyli jak to faktycznie jest. To jest ogromnie ważne. I myślę, że Pan Rafał sobie z tym świetnie radzi. I właśnie to jest coś również koniecznego. Może to troszkę zewile brzmi, proszę mi wybaczyć. Ale no tak to już jest, że bardzo ważne, żebyśmy byli realni. Realizm, proszę zauważyć. Kluczowa sprawa w Kościele. Kluczowa sprawa, którą mamy dzięki Tomaszowi Zakwinu, a jeszcze wcześniej
Wiele w tym kierunku zrobił Arystoteles, ale Tomasz dzięki Bogu z Bożą pomocą podniósł to na szczyty. I to jest realizm, realizm, który na wschodzie był wykasowany. Znowu mógłbym to długo opowiadać i to jest niesamowite, że realizm się wykasowuje. Te fałszywe różne teorie nie znoszą realizmu. Nie znoszą rzeczywistości taką, jak ona jest. Muszą wymyślać, muszą kłamać, muszą prowadzić ludzi w jakieś zakamarki, zabłądzenie. No niestety i to są te rzeczy trudne. Jeżeli jesteśmy przy Chrystusie, właśnie jako Król Chrystus, to On jest Panem rzeczywistości. On nam rozkrywa, kim jesteśmy. My konkretnie, tak? My w końcu jako mężczyzna, potem jeżeli ktoś w rodzinie, czy jako zakonnik, kapłan. Chrystus tłumaczy, rozjaśnia, kim jesteśmy, czego od nas oczekuje. To jest niesamowite, to jest to piękno Boga, które człowieka czyni niepowtarzalnym, a jednocześnie włączonym to jego wielkie dzieło. Każdy ma swoje powołanie. Spodziewam się, że właśnie Pan Rafał ma to powołanie. Módlmy się, żeby Pan Bóg, żeby Jego wola się stała, żeby Chrystus uczynił to, czego pragnie, żeby pomogła nam Matka Najświętsza nie dać się zwieść, nie dać się zwieść również w Kościele. Żebyśmy się nie dali odciągnąć od tego, czy w Kościół żyje 2000 lat, a to przede wszystkim właśnie Najświętsza Ofiara Chrystusa, wobec której cześć i miłość do Chrystusa, no i Matka. I Matka, której pomoc jest dla mnie droga, bezcenna, konieczna i której nie znosi kłamstwo, nie znosi świat, który nie od Boga. Ale gadam, proszę mi wybaczyć. Panie Krzysiu, proszę bardzo. A proszę powiedzieć w takim razie, bo nasuwa mi się tutaj pytanie, często się słyszy, że nie możemy rozbijać głosów. I tak było kilka lat temu tutaj w Chicago, kiedy głosowaliśmy na pana Grzegorza Brauna, to było wręcz bardzo niemile widziane. Słychać było cały czas, nie można rozbijać głosów, nie dzielcie głosów, nie głosujcie na Grzegorza Brauna. Podobnie się słyszy dzisiaj, nie głosować na PJJ, bo rozbijamy głosy. Co ksiądz o tym myśli? No i myślę, że jeżeli będziemy myśleli w takim duchu, to jest to dosyć polityczne, tak wydawałoby się. Ja patrzę na polityków jako ludzi niestety zazwyczaj bardzo ograniczonych. Z bólem wspominam to, co oni uczynili po roku 20, jak porzucili politycy Polaków na męczarnię w komunizmie. To był straszne, oni się chwalili, oni byli pewni, że zrobili super. Zostawili tam pół Ukrainy, Białorusi i zostawili miliony Polaków na męczarni, że zrobili dobrze. Nie. Małe, niskie, prymitywne polityczne myślenie. Tak samo i dzisiaj. Tak samo i dzisiaj. Politycy zazwyczaj okazują się bardzo prymitywni. Dlatego myślę, że trzeba patrzeć głębiej. Trzeba patrzeć, co jest Boże, co jest rzeczywiście Boże, niegrane, niefałszowane, co jest rzeczywiście Boże. I byłoby bardzo niesłuszne wobec Boga, gdybyśmy nie zauważyli właśnie głębi, właśnie mądrości wobec tego, bo ta głębia jest jednością z Bogiem, bo Bóg jest tą mądrością, Chrystus Król jest nią właśnie i Matka Najświętsza. To jest ta wielka mądrość i ktoś, kto potrafi najgłębiej, najpełniej, przy tym jest bardzo realny, bardzo przygotowany do działania w społeczeństwie, żebyśmy tego nie widzieli i pozwolili, żeby jacyś tacy sobie politycy, choćby najpiękniej nam obiecywali, żeby mieli być tymi, którzy biorą te głosy. Tym bardziej, że mamy doświadczenie i widzimy, co się dzieje z naszą ojczyzną, że jeżeli będzie tak, jak jest, no to znaczy, że zrozumiemy, że nas nie ma. Jako państwa, jako Polski. A nas faktycznie nie ma. Śmiem twierdzić. Jest atrapa, jest fikcja. Są cudze interesy, okrutnie, bezwzględnie, cynicznie, tylko ogrywanie Polaków, społeczeństwa. Tak, ja wiem, jak to działa. Ja wiem, że to trudno zrozumieć głębiej.
Ja wiem, że z czasem człowiek tak głęboko już nie daje rady patrzeć. Dlatego potrzebujemy pomocy Bożej obecności. Ale trzeba wybierać to, co najlepsze, to, co daje największe szanse. I ja uważam, że to jest to, co Pan Bóg nam proponuje, to, co pozwala nam zauważyć i w osobie, i w tym, co robi, jak do tej pory znakomicie robi Pan Rafał Piech i Pajutiot. Bardzo dziękuję. Ale otwarcie, to dopiero mi dokuczą ci, których bardzo szanuję, a których tu nie wspominam i nie nazywam. Tak, tak. Jeżeli by to mogło pomóc, mogę przyjąć te niezadowolenia i uderzenia, choć powtarzam, jestem przekonany, że i pan Rafał te osoby bardzo doceni i one będą miały swoje miejsce, swoją szansę za bóle, za boje, które prowadzą, ale tych osób jest niewiele. To są jednostki. Tak. Jak między innymi pan. Wielu naszych rodaków chciałoby ojczyzny katolickiej w stanowionym prawie i strukturach ojczyzny. Jakie są przejawy działalności naszego episkopatu, który powinien prowadzić ojczyznę, aby była katolickim krajem Jezusa Chrystusa, króla? Ja, pani Chrysiu, jestem dosyć daleko, ale to, co widzę, bardzo, bardzo mnie boli. Ja bardzo boleję i nie wiem, jak Pan Bóg to nas podniesie z tego, że w czasie tej tak zwanej, no jak można było zamykać kościoły, jak można było zmuszać do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Ja pojechałem do Polski po 3 latach. To inna Polska. Cieszę się, że mnie nie zlinczowano. Ja nie dawałem Komunii Świętej na rękę. Ja dawałem ją, przyznam, tak. Jak byłem na Zachodzie, gdzie zupełnie ci ludzie, ja wydawałem się, że no, nie jestem w stanie się temu oprzeć. Ale żeby w naszej ojczyźnie tak upadlać ludzi, do znęcenia się nad Chrystusowym ciałem, brakiem szacunku, który zabija wiarę. Brak szacunku wobec Chrystusa zabija wiarę. Dlaczego nie słyszę walki o to godziwe przyjmowanie? Arcybiskup Dzięga gdzieś tam spróbował, to go właśnie linczowano. Dlaczego takie milczenie episkopatu? Dlaczego najwspanialsi mówcy, ja tu pamiętam mojego współbrata arcybiskupa dzisiaj, jak on ma wielki talent do mówienia, człowiek niezwykle inteligentny i on wkładał całą siłę w to, żeby postawić w miejsce Boga człowieka. Że to człowiek jest taki ważny, miłość bliźniego taka ważna, tak? Tak, ale wtedy, jeżeli po pierwsze jest miłość Boga, nie wolno stawiać człowieka w miejsce Boga, bo to jest, powiem, bardzo ostro. A usłyszałem tu jednego właśnie, ale właśnie zrodziła się we mnie ta myśl, jak słuchałem jednego z zacnych ludzi w YouTubie, że to jest satanizm, postawienie kogokolwiek, człowieka na przykład, przyrody, w miejsce Boga. To jest to, co pragnie uczynić szatan, żebyśmy postawili w miejsce Boga siebie. Miłość bliźniego postawić w miejsce miłości Boga. Najstraszniejszy błąd, jaki może być, to początek końca wszystkiego. Także nie, na szczęście wierzę też, że w Kościele jest wielu zacnych kapłanów. Myślę, że też są biskupi tacy, jak o biskupie Dzięce wspomniałem, którzy są przytłoczeni tym, co jest narzucone w świecie. Ja myślę, że to jest cały szereg mechanizmów, które dołują i nie pozwalają na mobilizację duchową. Tego mi strasznie brakuje. No, w 2010 przecież tak się napraszała. Chodzi o to zamordowanie polskiej góry. No, że jednak nie było mobilizacji duchowej. Ileż mogło być adoracji i różańców? To samo w czasie, dlaczego nie było mobilizacji duchowej? Ileż to mogło być pompejanek? Ile mogło być wielkiego dzieła Kościoła, wielkiego oddania Chrystusowi, Bogu w tak trudnym czasie propagandy? No, teraz coraz bardziej wiemy, jak bardzo propagandy, jak bardzo nieprawdy. Także
to boli. Ale właśnie gdyby nastąpił moment, czas, że ktoś taki jak Pan Rafał dochodzi do głosu, gdzie liczy się właśnie prawda, gdzie Kościół też będzie miał wtedy, no Kościół w sensie odpowiedzialnych za Kościół. Myślę, że wielu się wtedy podniesie. Poza tym nie chcę sięgać za głęboko, bo to będzie się wydawało zupełnie niezrozumiałe. Ale jak powiedziałem, a to może powiem B. No tak wydaje mi się, że to będzie sprzęgnięte. Że odrodzenie naszej ojczyzny, ono będzie się jakoś sprzęgało, czy natychmiast, czy lada moment z odrodzeniem Kościoła. Z odrodzeniem Kościoła. Gdzie przyjdzie papież, który będzie odradzał Kościół. No tylko Pan Bóg może to uczynić. Być może będzie konieczna wojna, być może trzeba będzie, żeby te struktury dzisiaj wilki trzymające za gardło Kościół i duszące go bezlitośnie, że te wilki będą musiały się pogodzić z utratą swojej władzy. To tylko Pan Bóg może uczynić i to będzie sprzężenie i odrodzenia naszej ojczyzny i gdzieś odrodzenia Kościoła. Nieźle, prawda? Ktoś, kto słucha, powie, o, co za szalone pomysły. Bardzo ale przyznam, że mam takie głębokie zrozumienie tych realiów i jak coś los naszej ojczyzny. Też widzę tak, w takim połączeniu. Także ja jestem jak najbardziej pełen ufności, że Matka Najświętsza nie zostawia pod krzyżem. Matka Najświętsza nie zostawia pod krzyżem, a Chrystus zmartwychwstaje. I jeżeli Pan Bóg doprowadza to, że się nad nami pastwią, że tak nas poniżają ci, co powinni nas bronić, ci, co powinni zarządzać naszą ojczyzną w trosce o Polskę, ale proszę zauważyć, że to w całym świecie jest taki problem. Tam Pan Orban mniej co bardziej się stara, ale ich odór wyróżnia. Ale myślę, że trzeba jeszcze więcej. Także w świecie jest cały problem, więc iskra. Więc w końcu, jeżeli to się zdarzy w Polsce, to niewątpliwie będzie coś niezwykłego, to będzie iskra. I Polska, jeżeli kilkadziesiąt milionów ludzi się połączy, a połączy się rozumiejąc, że nie ma już pola do popisu, że każde wrzucane pieniądze do ludzkich kieszeni to są puste, nadrukowane, to są tylko długi, to jest pogrążenie Polski, żeby nigdy się nie podniosła. Także mylą się, dlatego że świat jest Boży i faktycznie ludzie wielcy, rzeczywiście wielcy, we wszystkie strony rozwijający się i to, co im powierzono, czyli naszą ojczyznę, to są ludzie bardzo realni, bardzo zorientowani w rzeczywistości i właśnie również dlatego bardzo, bardzo oddani Bogu. Bo to z Niego płynie i zrozumienie rzeczywistości dogłębne i mechanizmów, i praw społecznych, i my czekamy na to. I myślę, że Polska czeka na to w bólu, w smutku pewnym, bo jesteśmy deptani tymi propagandami, tymi bajeczkami, które się słyszy. I jeszcze właśnie nieporadnością Kościoła i milczy Kościół i jeszcze nam nakazuje dziwne rzeczy. Niekiedy ja myślę, że to nie jest Kościół cały. Faktycznie Kościół, to znaczy złączony z Chrystusem, on też jest silny, tylko że go się nie popularyzuje. Tylko że gdzieś tam czasami w internecie i wtedy dostają po głowie ci kapłani. No, wiemy jak to działa. Ale trwa walka. Trwa duchowa walka. Oby w Polsce się okazało dużo, wiele osób oddanych Chrystusowi przez ręce Matki Najświętszej, modlących się na różańcu, czczących Chrystusa w Jego Najświętszej ofierze. I to jest podstawa. I to jest klucz do zwycięstwa. Proszę księdza, czuję się, jakby czas przyspieszył, coraz większe tempo życia, jesteśmy zabiegani, brakuje nam czasu na wszystko. Na czym szczególnie powinniśmy koncentrować dzisiaj nasze siły, naszą uwagę? Czemu poświęcić i czym szczególnie żyć? Myślę, że trzeba być realnym. Realni są ci, co są przy Bogu. Ci, którzy potrafią brać światło
Zdrowaś Maryjo, czyli patrząc w Matkę Najświętszą i pozdrawiając ją, czy właśnie wielbiąc Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, czcząc go, ogromnie ważne, żeby to była cześć. Cześć wobec Boga ogromnie nas rozwija, buduje naszą wiarę. Wtedy jesteśmy realni. Wtedy oni mogą propagandą nas zasiewać manipulatywnie, podawiać wszelkie różne informacje na temat tego, co w Polsce i w świecie. I cały czas jest to informacja jakoś tak no, specyficzna, nie obejmująca tego, co istotne w rzeczywistości, tylko ku czemuś nas manipulująca. Żeby się nie dać na to nabrać, trzeba wiedzieć, skąd się bierze światło, skąd się bierze siły i dlatego Kościół jest atakowany. Ludzie wierzący będą atakowani, bo oni są niebezpieczni, bo oni mają inne źródło rozpoznania rzeczywistości i nie dają się tak łatwo ogłupić. No więc nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się ogłupić dzięki Bogu. I jest piękne, że w naszej ojczyźnie takich osób myślę, że jest dużo. A tu jestem w innym świecie, gdzie nie ma tego Chrystusowego światła, tej prawdy, tej rzeczywiście prawdy. Rosyjskie jest takie słowo prawda, jest słowo istyn. Istyna, właśnie o tym mowa. O tym mówi Chrystus w Wieczerniku, czyli ta rzeczywiście prawda najgłębsza, najpełniejsza i więc jest ogromnie cenne się trzymać rzeczywistości, nie dać się ogłupić, nie dać się podkupić, nie dać się zastraszyć, spokojnie, z uśmiechem, ufnie, z potężną bronią, którą Pan Bóg nam wkłada, robić swoje, nam powierzone, kto w rodzinie, to rodzina się troszczy, kto poza rodziną ma inne zadania, więc nie wykonuje zgodnie z powołaniem Bożym. Także to jest istotne. A powołanie jest zawsze Boże, więc od głowy, od Chrystusa, od Króla, od tego, którego wolą jest, byśmy byli, byśmy to swoje dzieło tu w tym czasowym świecie czynili. To jest istotne. I myślę, że nie powinniśmy się bać panicznie przyszłości mimo złych scenariuszy, prawda? Bo tutaj powinna być ufność w opatrzność Bożą poprzez modlitwę. Opatrzność Boża, ona obejmuje i te trudne wydarzenia, i to, że jesteśmy tak bardzo właśnie deptani. Być może to jest potrzebne dla oczyszczenia, dla przygotowania do odrodzenia. Także też jest w tym opatrzność, ale my przy tym ważne, żebyśmy współpracowali, starali się ze wszech sił. Właśnie ważne, że Pan Bóg daje nam talenty po to, żebyśmy je wykorzystywali, rozwijali. I w ten sposób my mamy pewne prace, mamy pewne obowiązki i dostrzegamy pewne możliwości dzięki Bożej opatrzności. Więc uwaga, dostrzegajmy w tym również PJJ. Proszę wybaczyć, że ktoś powie, że się bawi w politykę. Nie. Ja bardzo przeżywam za Polskę, nie bardziej niż za to, żeby ta sprawa Chrystusowa była podstawową, dlatego że jeżeli sprawa Chrystusowa nie będzie podstawową, to Polska nie będzie Polską. A jeżeli Polska nie będzie Polską, czyli państwem niosącym błogosławieństwo, mądrość, życie, nie to, co w tej chwili się dzieje. Teraz jest zaprzeczenie temu, ale jeżeli Polska ma być, to właśnie taka, że jest błogosławieństwem, ja to czasami na Ukrainie mówiłem, tak, że tam Ukraińcy się zapędzali, takie dziwne, dziwne kierunki, nadal w te kierunki są gnani i dlatego pokoju nie ma i trzeba, żeby wyrzucili z siebie tego raka, żeby mieć szansę na pokój i być może z naszą pomocą. Być może jak Polska właśnie będzie znowu Polską, czyli będzie służyła odrodzeniu również sąsiadów, również Ukrainy. Rzeczywiście, nie tak wbrew faktycznie ratowaniu. No to wtedy właśnie takiej Polski trzeba, żeby taka była, to po pierwsze musi być właśnie Chrystus Król. Właśnie ta wielka Boża mądrość, łaska, światło, umocnienie, prowadzenie. I wtedy Polska będzie Polską.
tej Polski pragniemy, na tę Polskę czekamy, o nią się modlimy, o nią walczymy, starając się, pracując. Nawet jak jesteśmy daleko, tak jak pani Krysia czy ja, nasza Polska jest nasza, to nasz dom, ona jest jedyna, ukochana po Bogu, bo bez Niego nie będzie jej. Podobno z daleka wyraźnie widać, dlatego ksiądz ma też tak dobre rozeznanie w sytuacji, jaka panuje w Polsce. I może już na koniec, jak ksiądz sobie radzi w tej niełatwej posłudze kapłańskiej w Kazachstanie? Wiem, że pokonuje ksiądz olbrzymie odległości przy nie najlepszym stanie dróg. Codziennie boryka się z nowymi trudnościami i przy tym wszystkim dziękuję za wszystko Panu Bogu. Jak to możliwe? Tak, Krysiu, jest dobrze, dzięki Bogu i dzięki. Ja jestem palutynem, także też nie jestem sam, tak, trzeba się troszkę starać i się staram, ale właśnie znowu Boże opatrzność i również osobie Pani Krysi, również słuchacze, również tych, którzy gdzieś tam proszą intencje, to jest coś ogromnie cennego. I to, że my, i to Boża opatrzność. To długo mógłbym opowiadać różnych historii, gdzie gdyby nie ona, sprawy by się zawaliły. Ale Boża opatrzność prowadzi. Ten świat jest Boży, powtarzam, ten świat jest Boży. Szatan jest kłamcą, ludzie są uwikłani w jego kłamstwa. To jest niebezpieczne, bo to uwikłanie powoduje zatrucie wnętrza. Uwikłanie powoduje, że człowiek traci wzrok. Nie rozpoznaje rzeczywistości. Daje się oszukać, daje się nakręcić. Jest to niesamowite. Myślę, że tyczy nawet ludzi Kościoła, tyczy nawet osób, które dopuściły w siebie działanie kłamstwa i wtedy nie rozpoznają, nie widzą, co robią faktycznie. I Chrystusowemu ciału, mistycznemu ciału, eucharystycznemu ciału. Ja myślę, że to jest kwestia nie tylko złej woli, ale w końcu właśnie zaślepienia, oszukania, sparaliżowania wewnętrznego. A ja widzę tę Bożą opatrzność, ona jest genialna. Świat jest Boży. Jeżeli my pragniemy współpracować z Bogiem, to wtedy te wszystkie talenty, te różne łaski, te różne okoliczności, one wyprowadzają nas. Jesteśmy szczęśliwi. Bo widzimy, że to ma niezwykły sens. A jeżeli jest trudno, to tym piękniej. Dlatego, że to nas wtedy mobilizuje do większego wysiłku. Najbardziej niebezpieczne, jak wszystko jest super, jak wszystko jest prosto, wtedy się zaczynamy psuć. A jeżeli są trudności, one nas mobilizują. Także Bogu dzięki, jeżeli są te trudności. I ja wiem, że no co będzie dalej? No właśnie Pan Bóg sobie życzy. Jak Boża opatrzność poprowadzi, my współpracujmy z Bogiem, aby właśnie ta opatrzność mogła nas, że Pan Bóg poprzez ten swój świat tymczasowy tutaj, żeby nas prowadził. I tak się dzieje w Kazachstanie. Także cieszę się, że jako Polak mogę być na tej ziemi misyjnej, aby Kazachstan stał się pięknym, chrystusowym uczniem. Jest to niewyobrażalne, gdzie propaganda islamu jest dosyć mocna, coraz mocniejsza, ale ludzie są ciekawi, przeciekawi są ci Kazachowie, tych, których spotykam. Widzę, że jest ogromny potencjał, jak to Pan Bóg poprowadzi się okaże, ale jeżeli jako Polacy będziemy mieli udział i w tym, że Kazachstan stanie się narodem katolickim, chrystusowym, To będzie piękne dzieło. A już są ku temu te pewne podstawy. No, co dalej? Będzie widać. Jestem Bogu wdzięczny, że jestem tutaj. Że mogę, że nie jestem łamany. Nie jestem łamany przez biskupów. Przeciwnie. Moi biskupi są wspaniali. Dlatego, że w tym czasie trudnym oni wskazali na błogosławionego Bogowińskiego. Jest tutaj taki Polak błogosławiony. I, no i on właśnie skazany na łagry, potem znowu skazany, bo śmiał odprawić wbrew zakazom, odprawiać mszę świętą i sprawować inne sakramenty. Także to są nasze tutaj już pewne ofiary, które tu złożyliśmy. Ale jako Polacy, ciągle jesteśmy jako Polacy. To jest piękne. Pan Bóg nam pozwala jako Polakom
takie piękne sprawy, Chrystusowe Boże, widzieć, w nich uczestniczyć. I również Państwa, i również Pani Krysia, i każdy, kto ciepło, serdecznie, życzliwie, a przecież był czas, gdzie miałem kłopoty spore. Powinno było być dramatycznie, było przeciwnie, tym piękniej. Wysiadł piec, przypomnę. Znalazły się osoby, które pomogły i ten piec myśmy szybciutko wymienili. Była groźba, że nas tu zamkną, karami obłożą, bo tu wymogi takie przeciwpożarowe się tu pozmieniały i taka litania straszna. Trzeba było cały remont przeprowadzić. Udało się. Znowu, okazało się, że jak trzeba, Pan Bóg bacznościowo daje rozwiązania. Jak Pan Bóg daje zadania, zawsze daje rozwiązania. Pan Bóg nie daje zadań, żeby nie dać rozwiązania, żeby się samemu nie zaangażować. To też również naszej ojczyzny. Jeżeli daje nam zadanie, a my z nim współpracujemy, on się zaangażuje tak, ile trzeba i będzie dokładnie tak, jak to na chwałę Bożą. Także bądźmy spokojni o naszą ojczyznę, róbmy swoje. Każdy swoje, jeżeli nie dzieli się z innymi, bo jesteśmy społeczni. Także ogromnie dziękuję Panie Krysiu. Bogu dziękuję, że jestem w Kazachstanie. Nie wyobrażam sobie miejsca, że miałbym być gdzie indziej. Na Ukrainie by mnie zamordowali, jestem przekonany, to było już widać, jeszcze jak tam byłem, także Pan Bóg chciał, żeby mnie tutaj uratować. Jestem w Kazachstanie, Bogu dzięki. My też dziękujemy, że księdza mamy i tutaj chciałam poprosić i zaproponować, ażeby składać intencje u księdza, bo ksiądz jest otwarty, również jest otwarty na wszelką korespondencję, możemy pisać do księdza, chyba ksiądz daje nam zezwolenie. Tak, pod naszą rozmową umieścimy adres mailowy. Również numer telefonu, także gorąco prosimy o kontakt z księdzem, bo nie zawsze mamy taką właśnie okazję, że ksiądz znajduje czas również dla nas, dla swoich wiernych. Bardzo serdecznie dziękuję i poproszę jeszcze, tak, bardzo proszę. Bóg zapłać. Pani Krysiu i mili Państwo. To już jest piękny czas pewnej naszej współpracy, także ogromnie dziękuję. Każdemu, kto do mnie napisał, każdemu, kto gdzieś tam poprosił o intencję, to jest niesamowite. To ciągle gdzieś tam się odzywa, to jest piękne. Ogromnie dziękuję Państwu. Jesteście wspaniali. My dziękujemy księdzu, że ksiądz jest otwarty też na nas. Poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Prosimy o błogosławieństwo i niech to kapłaństwo, którym Chrystus i mnie obdarowuje, niech pozwoli błogosławić. Także niech błogosławi i telewizji Chrystusa Króla, i wszystkich właśnie słuchaczy, ale i naszą ojczyznę, naszą kochaną ojczyznę, ale również Kazachstan. Tak, tu dużo Polaków oddało życie. I żeby ci Kazachowie się stali Chrystusowi. Wszyscy, całe państwo, cały naród, żeby się stał Chrystusowy. Tak wiele. Także prosimy o błogosławieństwo i dla wszystkich, do których nas Pan Bóg posyła. Czyli tam sobie Stany, tam te wszelkie państwa, z którymi mamy do czynienia i z którymi mamy problemy. Także również Ukraina. Żeby Pan Bóg dał im odrodzenie w prawdzie, w mądrości, w szczerości. Prawdziwe odrodzenie, prawdziwy pokój. Taki za cały świat przeżywamy. Ja chcę tego, Matka w Fatimie. Bądźmy tym narodem, który pragnie czynić to, co Pan Bóg mu powierza. Na to prosimy błogosławieństwo. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Bóg zapłać. My również prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla księdza, żeby dodawał sił, ażeby błogosławił na każdy dzień, a Matka Najświętsza ochraniała. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz dr Wiesław Pęski z dalekiego Kazachstanu. Ja również się z Państwem żegnam. Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem.